Witam Państwa, nazywam się Bogusław Skowron, jestem mieszkańcem Piechowic od ponad 30 lat. Pierwszy raz Piechowice poznałem w 1967 roku. Złożyło się tak, że akurat wtedy uzyskałem prawa miejskie. Spędziłem tu wspaniałe ferie. Byłem jeszcze młodzieńcem. Jestem społecznikiem, mam serce, lubię pomagać ludziom. Szanowni Państwo, pracowałem w Radzie Gimnazjum. Byłem zastępcą szefa Rady Gimnazjum, później byłem szefem Rady Gimnazjum. W okresie nadawania imienia Jana Pawła II miasto miało skromne fundusze na tą imprezę, więc z Radą Miasta, wspaniałą Radą Miasta, zorganizowaliśmy wiele wspaniałych imprez. Zarobiliśmy około 12 tysięcy złotych, z czego fundowaliśmy sztandar piękny i były pieniądze na zorganizowanie pięknej imprezy oczywiście z pobytem biskupa, wtedy Państwo na pewno pamiętacie. Byłem Państwo przedstawicielem w Radzie Miasta w kadencji 2002-2006. Pracowałem również bezinteresownie, jak zwykle wszędzie. W tym okresie współpracowałem przy imprezach, pamiętacie, Serce Dzieciom. Odbywała się cyklicznie przez okres 2 lat. Był to okres, na pewno wszyscy pamiętają, kiedy po raz pierwszy msza święta odbyła się w centrum Piechowic, na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza z ulicą Rzymierskiego. Proszę sobie uświadomić, że nami kierowało zawsze dobro mieszkańca. Przy wejściu do KSW zastanawialiśmy się i nie zdecydowaliśmy, bo to gnębiła nas cena wody. Przy budowie polkoloritu dbaliśmy o to, żeby było to jak najsolidniej zrobione i teraz mamy tego owoce, kiedy wpływa do budżetu miasta około 1 200 000 złotych. Są to pieniądze, które należy skonsumować mądrze, zainwestować, nie wkłaniać się w długi i tak dalej. Szanowni Państwo, mówię o tym dlatego, że co mną spowodowało, żebym kandydował na radnego? Przeczytałem wrześniowy Informator i jakiś pan redaktor napisał, że stacja uzdatniania wody jest bublem. Kochani, ten temat poruszył nie tylko mnie. Ludzie, którzy decydowali, którzy byli zaangażowani wtedy w tym temacie, nie powiem brzydko, ale trafia coś. I mam taką propozycję, żeby nie zatrudniać takiego redaktora, a zatrudnimy człowieka, który będzie tą stację uzdatniania odpowiednio zarządzał, kierował i tu mamy problem czystej wody rozwiązany. Szanowni Państwo, wrócę do kadencji kandydującego obecnie na burmistrza Stanisława Jelinka, który tutaj poświęcił 12 lat dla Piechowic. 12 lat poświęcił. W okresie 20-lecia była to najlepsza kadencja. Zwróćcie uwagę, jakie powstały wtedy inwestycje. Pocznijmy od sali gimnastycznej, opieka nad stacją uzdatniania, budowa stacji uzdatniania, opieka nad ujęciem wodnym, które było trzykrotnie niszczone przez powodzie. To są inwestycje, które będą do końca dla Piechowic najważniejsze. Wspomnę, Szanowni Państwo, o KSW-ku. Wiąże się to z cenami wody. My z potencjałem wchodzącym do KSW-ku powinniśmy decydować o cenach wody, o cenach ścieków, a jesteśmy w tej chwili związani. Należy wystąpić ze swego związku i własnymi sumptami pozyskiwać pieniądze, na przykładzie gminy Stara Kamienica, korzystać i powoli wykonywać w własnym zakresie. Mieszkańcy nie będą obciążeni tak dużą ilością, a prawdopodobnie ceny mogą sięgnąć nawet 20 zł. I to nie są żarty. Mamy olbrzymi potencjał, powtarzam jeszcze raz. Proszę Państwa, wrócę do swojego ogródka, czyli na okręt numer 4. Bardzo pilną potrzebę tutaj widzę wykonanie parkingów przy ulicy 22 Lipca, zmodernizowanie istniejącego parkingu. Jest to problem bardzo pilny. Kolejnym tematem jest dla mnie obiekt stacji PKP. Wiecie wszyscy, jest to piękny, stary obiekt, który należy może nawet przy jakiejś delikatnym pomocy miasta konkretnie rozmówić się z koleją, polskimi kolejami
państwowymi i ten obiekt należy szybko, wręcz bardzo szybko odremontować, bo jest to wizytówka. Mamy tutaj międzynarodową kolej w tej chwili do Czech, do Liberca, możemy dojechać na cały zachód przez nasze piękne Piechowice. To jest temat bardzo pilny. Szanowni Państwo, wreszcie młodzież, której należy się dla tej Sky Park, było wyznaczone miejsce, ona musi się doczekać tego Sky Parku. Oni liczyli na to i muszą ten Sky Park mieć. Mamy dbać o mieszkańca, musimy zrobić, poprawić, dokończyć remonty dróg, kładek, mostków i dbać o mieszkańca. Zrobić, pomęczyć się, podbać o bezpieczeństwo, o jeszcze raz miejsca pracy. Będę popierał tutaj inicjatywę, rozwój własnej inicjatywy przedsiębiorczości dla Piechowiczan, przede wszystkim dla Piechowiczan. Szanowni mieszkańcy, zapraszam 21 listopada do wyboru. Głosujcie na Komitet Wyborczy Stanisława Rejnika. Za tym przemawia historia, są czyny widoczne, które widzimy gołym okiem. Idźcie do urn, głosujcie na Stanisława Rejnika, głosujcie na Bodzia, okręg numer 4. Młodzież, głosujcie na nas.